Dzień dobry Państwu. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Grzegorz Śliwiński, naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktor. No i temat spis powszechny, czyli temat, który wiele osób uważa za bezsensowny, za zawracanie głowy. Dlaczego ten spis powszechny jest robiony teraz i dlaczego on jest ważny? Przede wszystkim spis powszechny jest organizowany raz na 10 lat. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o statystyce publicznej i wszyscy Polacy musimy wziąć w nim udział. Efekty tego spisu pozwolą nam wiedzieć, nam Polakom, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, a dzięki temu kolejne branże będą też wiedziały, w jakie sektory inwestować, czy to oświata, czy sektor przedsiębiorstw energetycznych, czego potrzebujemy. Do czego zmierzamy tak naprawdę. Czyli na co się to tak naprawdę przekłada? Bo przeciętny Kowalski nie interesuje się tym, jacy jesteśmy. Jesteśmy, jacy jesteśmy. Do czego to tak naprawdę jest potrzebne, co przekłada się na nasze życie bezpośrednio? Po pierwsze wiedza o strukturze demograficznej. Czy nasze społeczeństwo wymiera, czy mamy przyrost naturalny na plus, czy też... Czyli dla naukowców bardziej. Dla naukowców, ale dla sektora administracji publicznej też to jest istotne. Mówimy głównie o oświecie, czy budować dodatkowe szkoły, czy przedszkola, czy może domy pomocy społecznej dla seniorów. Myślę, że spis powszechny jest bardzo istotny. Odbywa się raz na 10 lat. Wzięcie udziału nie kosztuje nas nic. A jednocześnie daje bardzo dużą wiedzę. Poza odrobiną czasu, którą musimy poświęcić temu rachmistrzowi, który przychodzi, a w jaki sposób właśnie rachmistrzowie wie w tej chwili, zwłaszcza kiedy jest pandemia, pozyskują te informacje telefonicznie, czy też odwiedzają? Jeśli odwiedzają, to w jaki sposób zweryfikować, że to jest faktycznie ten rachmistrz, a nie ktoś, kto próbuje nas oszukać? Tu może zacznę od tego, jak pozyskują. Rachmistrzowie obecnie funkcjonują w trybie online. Dzwonią do obywateli, bazę danych mają z Głównego Urzędu Statystycznego i dyspozytorzy wojewódzcy przekazują odpowiednie pakiety osób, które powinni obdzwonić i pozyskać od nich dane. Natomiast jeśli będzie zgoda rządu na to, aby rachmistrzowie wyszli w teren i odwiedzali ludzi w domach, wówczas weryfikacja takiego rachmistrza odbywa się poprzez infolinię, gdzie można zadzwonić, zapytać o imię, nazwisko i odpowiedni kod identyfikacyjny. Każdy rachmistrz ma swój unikalny kod i można zapytać o czwartą, piątą, dziesiątą cyfrę w kodzie. Ale proszę powiedzieć, bo na przykład starsze osoby mogą się bać podawania jakichkolwiek danych. Czy nie musimy się bać i jakie dane musimy podać, bo być może właśnie osoby nie potrafią zweryfikować i boją się, że będą musieli podać numer konta, nie wiadomo co jeszcze, więc o co pyta rachmistrz? Rachmistrz pyta o dane personalne, też o dane mieszkaniowe. Nie pyta o numer kontu, nie pyta o PIN-y, nie pyta o hasła, pyta o osoby, które zamieszkują z daną osobą, pyta o PESEL-e, pyta od kiedy Państwo jesteście w danym mieszkaniu lub czy byliście za granicą, a jeśli tak, to jak długo, ale nie pyta o sprawy finansowe. Ten Narodowy Spis Powszechny nie dotyczy kwestii ekonomicznych, dotyczy kwestii demograficznych. Czyli ludzie nie powinni się tego bać. Nie powinni się bać. Nie powinni się też bać tego, żeby poświęcić tę odrobinę czasu, no bo jak już wiemy, powiedzieliśmy, że to jest bardzo ważne, ale jeśli spis powszechny, no to rozumiem, że obejmuje on wszystkich. A co na przykład z bezdomnymi? Już mówię, obejmuje rzeczywiście wszystkie osoby fizyczne, które mają stały lub czasowy meldunek w Polsce, ale obejmuje też, ponieważ Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, więc obejmuje również mieszkania, budynki i miejsca niezamieszkałe. Osoby bezdomne, no jak sama nazwa wskazuje, bardzo trudno jest do nich dotrzeć, ale my postaraliśmy się ostatnio do nich dotrzeć. W ubiegłym tygodniu spisaliśmy kilkadziesiąt osób bezdomnych, natomiast ta ankieta jest troszeczkę inna. Nie podajemy wtedy punktu adresowego, podajemy jedynie najbliższą okolicę, nazwę ulicy, ale już bez numeru, bez budynku. I te osoby bezdomne, których w Opolu mamy no, około setki, mam nadzieję, że uda nam się dotrzeć do wszystkich.
Rozumiem, że różne mniejszości, które u nas mieszkają, też jeśli mają adres zameldowania, są spisywane. Jak najbardziej, oczywiście. Czyli wszyscy. A proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja z rachmistrzami na chwilę obecną? Bo wiem, że to też nie było proste, bo ludzie, znając niechęć mieszkańców, bali się trochę podjąć tego wyzwania, bo jednak jest to wyzwanie, chociaż jest to praca jak każda inna i trzeba ją wykonać, ale był kolejny nabór. Jak wygląda sytuacja z rachmistrzami na chwilę obecną? Czy będzie kolejny? Jak najbardziej. Obecnie mamy 49 rachmistrzów, ale jako miasto powinniśmy mieć ich 55. Rzeczywiście kilka osób zrezygnowało, ale zrezygnowało z uwagi na okres wakacyjny i brak możliwości pracy aż do 30 września. Dlatego prowadzimy nabór kolejny i uważam, że będziemy aż do końca takie nabory prowadzić dalej, dlatego że ludzie będą się wykruszać, będą wyjeżdżać na wakacje, będą rezygnować. Jesteśmy na to gotowi i jesteśmy po prostu przygotowani, że nie będziemy mieli zawsze 55 rachmistrzów. A kto może zostać rachmistrzem? Czy wystarczy, że ta osoba jest pełnoletnia, czy jest jakiś zakres wiekowy? Osoba pełnoletnia, ale posiadająca pełnię praw publicznych. To nie może być osoba skazana, dlatego na stronie Urzędu Statystycznego jest wykaz osób, ale także na naszej stronie, gdzie w informacji o naborze wszystkie wytyczne są podane. Ja powiedziałam wcześniej, że to jest taka praca jak każda inna, czyli czy, że nie będziemy tu rozmawiać o kwotach, ale czy jakby rachmistrzowie dostają godziwe wynagrodzenie? Już mówię, jest to jawna informacja. Rachmistrzowie za jedną poprawnie wypełnioną ankietę otrzymują 6 zł. Także 6 zł razy ilość poprawnych ankiet. Prawdopodobnie, jeżeli ktoś spisałby jeden duży budynek w Opolu, gdzie mógłby tych ankiet mieć nawet kilkaset, no to wtedy godziwe wynagrodzenie by otrzymał. Dobrze, no to w takim układzie apelujemy do wszystkich Państwa, żeby... Tak, jak najbardziej. Ja zachęcam do spisania się w Narodowym Spisie Powszechnym. Jeśli ktoś ma problem, zachęcam do przyjścia albo do ratusza, albo do Wydziału Spraw Obywatelskich, gdzie chętnie pomożemy. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Również. Nie bójmy się, drodzy Państwo, spisu powszechnego. Jest on jednak bardzo istotny dla funkcjonowania naszego państwa. No i życzymy miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.